Rozkład tygodniowy na pierwszy tydzień listopada, czyli wróżba od 1 do 7 listopada. Zobaczmy, co pokażą dzisiaj karty Tarota na ten pierwszy listopadowy jesienny tydzień, jakie wskazówki, przestrogi dadzą właśnie nam te karty. Witam serdecznie, kochani Państwo. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, do komentarza, do komentowania, czyli do pisania komentarzy i do lajkowania, czyli kciuczka w górę. Dziękuję serdecznie. To wszystko ważne jest dla tego kanału, by kanał się rozwijał. Na wróżby indywidualne zapraszam Państwa bardzo serdecznie poprzez e-mail. Kontakt na e-mail mają Państwo pod tym filmikiem lub w komentarzach. Zapraszam serdecznie. Wróżby indywidualne oczywiście są bardziej osobiste, dokładne i sprecyzowane tylko pod kątem Państwa problemów. Zapraszam na wróżby indywidualne. Kochani Państwo, przyjrzyjmy się kartom, co mówią na ten pierwszy tydzień listopada. Karta na poniedziałek. Sąd ostateczny. Sąd ostateczny, uwolnić się ze starych balastów, problemów, jakby na nowo się otworzyć, rozwinąć, na nowo się narodzić. Stare sprawy zostawić za sobą i znaleźć również rozwiązania starych problemów, które już nas nie będą dalej obciążać. Poczuć się wolnym, wolną i zacząć zupełnie na nowo. Narodzić się na nowo, z nowymi pomysłami, projektami, z nowymi, różnymi, pięknymi celami. Czyli poniedziałek pełen optymistycznych myśli. Nowa siła. Jeśli macie coś do wyjaśnienia, to oczywiście w ten poniedziałek ważne byłoby, by coś wyjaśnić, tak jakby przed sądem ostatecznym. Wasze grzechy, wasze zawinienia, wasze jakieś sprawy, które ciągle was obarczają, tutaj wyjaśnić między sobą, zapomnieć o nich i zacząć od zera. We wtorek 5 kielichów. Tak jakby coś się zakończyło, patrzycie jeszcze w przeszłość, myślicie, wspominacie, być może jesteście nawet smutni, że coś się wylało, skończyło, przeszło. Natomiast jest jeszcze szansa na inne nowe sprawy. Jak widzimy na tej karcie, 3 kielichy się rozlały. Lecz 2 kielichy stoją jeszcze pełne. I te obiecują nam nadzieję. Czyli to, co straciliśmy, zostawmy za sobą. Nawet jeśli mamy we wtorek być może takie myśli, że jesteśmy sami, samotni, porzuceni. Ale ten smutek, tą żałobę, to rozczarowanie i niepewność, jakby to zranienie nawet, wręcz postarajmy się zostawić za sobą. Postanówmy zobaczyć jakąś inną szansę. Owszem, we wtorek ogarnie cię smutek. Jakiś żal po straconej miłości, po jakimś zerwanym związku. Żal po kimś, kto odszedł. Być może lęk przed samotnością. Lęk przed straceniem kogoś na zawsze. Być może rozczarowanie w jakimś złym doświadczeniu. Wspominacie i żałujecie rozstania, odejścia kogoś ważnego dla was. Natomiast
Kochani, po każdym jakimś takim smutnym dniu nadchodzi słońce. I o tym mówią te dwa pełne kielichy, które jeszcze stoją i obiecują jakąś szansę. Nie wszystko jeszcze jest stracone. W środę potrzebujecie dużo siły. Karta siły mówi, że potrzebujecie dużo siły, zaparcia, by osiągnąć swoje cele. Jak również potrzebujecie łagodności, subtelności baranka. Czyli dwie ekstremalnie różniące się energie. Siła lwicy, lwa i łagodność baranka. Te dwie energie pozwolą Wam osiągnąć Wasze cele. Wszystko róbcie z zapałem i miłością. Jednakże walczcie o swoje sprawy również z zaparciem i z entuzjazmem. Konkretnie musicie wykazać się siłą, siłą ducha, siłą zaparcia, siłą intelektu i mieć odwagę, by zawalczyć o swoje ważne cele. W środę karta ta mówi również być może o dobrej seksualności. Być może w środę macie jakieś spotkanie, jakąś aferę, jakąś przyjaźń plus. Poznacie kogoś, kto będzie Was bardzo seksualnie przyciągał, gdzie będzie wspaniała chemia, gdzie będzie zauroczenie i chęć jakichś intymnych przygód. W czwartek die Welt, czyli świat. Świat otworzy się przed Wami we wszystkich swoich optymistycznych barwach i kolorach, barwach i walorach. Tutaj należy w czwartek rozpoznać, że jakiś cykl się zakończył w Waszym życiu, że coś, przypuśćmy jakieś projekty, jakieś różne sprawy doszły do końca, zostały doprowadzone, sfinalizowane do końca, niemniej jednak otworzy się coś nowego. Być może jakiś wyjazd zagraniczny, jakieś kontakty zagraniczne, być może jakaś podróż lub przeprowadzka. Być może poznacie kogoś w czwartek, kto będzie Waszą wielką miłością, kto da Wam szczęście. Być może rozpoczną się, otworzą się nowe drzwi zawodowe, jakaś szansa na nowe projekty, na sukces. Tutaj jakieś stare sprawy dobiegną końca i nowe projekty, nowe sprawy, nowe znajomości otworzą się. Również, tak jak mówiłam, ta karta oznacza przeprowadzkę lub kontakty lub podróż zagraniczną. W piątek koło fortuny. Koło fortuny mieliśmy już w tamtym tygodniu. Koło fortuny mówi o szybkich, raptownych, nieoczekiwanych zmianach na pozytywne. Czyli coś się obróci na dobre. Jakieś ważne zadania, jakieś ważne kroki w Waszym życiu obrócą się w dobre. Również być może otworzy się coś nowego w Waszym życiu, pozytywnego. Lub przyjdzie jakieś jakaś duża zmiana. Zmiana spraw. Sprawy potoczą się nagle inaczej, pozytywnie. W sobotę karta Anioła Stróża, wstrzemięźliwości, czyli spokój, balans, harmonia, opanowanie, łagodność, dużo emocjonalności w sobotę przepływają, ale bardzo harmonijnie. Być w zgodzie ze sobą i z innymi, to jest motto na sobotę. Mieć dobry, zdrowy, jakby związek ze swoją osobą i z innymi.
Harmonia to jest najważniejsza energia, którą macie poczuć w sobotę. Pokój. Szczęście. Dobre potoczenie się wszystkich spraw. Zdrowy rozwój wszystkich spraw. Również karta mówi oczywiście ta o opanowaniu, spokoju, wstrzemięźliwości, cierpliwości. Jeśli czekacie na rozwiązanie jakichś spraw, to czekajcie w spokoju i wierzcie w opatrzność, jakakolwiek by to nie była, w co wierzycie. Niedziela, macie jakieś jeszcze dwie alternatywne możliwości do wyboru. Nie wiecie, na co się zdecydować. Dwie monety mówią o dwóch możliwościach. O tym, że coś chcecie wybrać i nie możecie się zdecydować. Być może żonglujecie, gracie tymi dwoma możliwościami, ponieważ nie wiecie do końca, co wybrać, co jest dla Was lepsze. Tutaj karta mówi też ta o radości, frywolności, lekkości w kontaktach z innymi, zabawie, o takim lekkim nastawieniu do spraw. Niemniej jednak ta niemożliwość wyboru, zdecydowania się dla jednej tylko sprawy powoduje to, że może jesteście też lekkomyślni, ponieważ inne osoby chcą, byście się zdecydowali na jedną wersję. Także podejmijcie w końcu jakąś decyzję. Zdecydujcie się pomiędzy tymi dwoma możliwościami. Pomimo, że dwie te możliwości są dla Was ciekawe, inspirujące, interesujące, lukratywne, niemniej jednak potrzeba zdecydowania się na jedną z tych dróg, na jedną z tych spraw jest bardzo ważna. Tutaj na spodzie talii tarota mamy króla monet, czyli powinniście być w tym tygodniu mądrzy, solidni, pracowici. Być może są jakieś tutaj ważne sprawy w tym tygodniu, jeśli chodzi o finanse, zawód, stabilność, bezpieczeństwo. Powinniście realistycznie, zdyscyplinowanie, racjonalnie, konsekwentnie podejmować decyzje, jeśli chodzi o finanse i zawód. Być może będziecie mieli w tym tygodniu do czynienia z szefem, z Waszym przełożonym, przełożoną, którzy z Wami będą przeprowadzać jakieś poważne rozmowy związane z pracą i z finansami. Więc przygotujcie się do tych rozmów bardzo skrupulatnie, bardzo mądrze i podejdźcie do tych rozmów bardzo realistycznie i solidnie. Taka jeszcze uwaga była tutaj na końcu. Zobaczmy, jakie energie ważne są dla Was, kochani, na ten tydzień. Wskazówkę energii na ten tydzień. O, wypadły mi nawet trzy karty, więc wyciągnę ja wszystkie. Victory, sukces w tym tygodniu. Kochani, jakiś sukces Was czeka, być może w sprawach zawodowych, finansowych, ponieważ mieliśmy króla monet. Verbundenheit, czyli połączenie ze wszechświatem, z opatrznością Bożą, z aniołami, archaniołami, połączenie być może duchowe z Waszym partnerem, bliźniaczy płomień. Być może czujecie jakieś połączenie magiczne z Waszym partnerem. I szczególnie silne będzie to w tym tygodniu.
strategy. Strategy, czyli strategia działania, plan. Rozsądny, solidny, skrupulatny, rozumny. Czyli jeśli macie jakieś rozmowy, rozmowy kwalifikacyjne, rozmowy z szefem, przełożonym, o podwyżkę, o nowy kontrakt, o urlop, o awans, o nowe projekty, proszę przemyśleć wszystko i mieć dobry plan działania. Bo o tym tutaj też mówi król monet. Przygotujcie się do rozmów z waszym szefem, przełożonym lub bądźcie w takiej energii jak król monet, czyli bardzo, bardzo solidnie podchodźcie do swoich planów i spraw, jeśli chodzi o waszą strategię działania w kwestiach zawodowych, finansowych, jeśli chodzi o waszą stabilność, bezpieczeństwo. Takie energie są tutaj w tym tygodniu ważne. Bardzo ciekawe kart, ciekawe wróżby. Dziękuję serdecznie wszystkim widzom. Życzę wam sukcesów, dobrych rozmów, sukcesów wszelakich na poziomie emocjonalnym, czyli w związkach, sukcesów zawodowych i finansowych. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia już wkrótce.